Outreach. Outreach. Kosmos. Stacja badawcza z naciskiem na historię. Kolejny Sim Walker, których jest pełno w tym momencie. Dostałem informację, że jakieś 4 godziny rozgrywki do 6 w sytuacji, kiedy będziemy zbierać wszystkie znajdźki po drodze i informacje. Tylko że ma to jakoś ręce i nogi, bo kosmos, jesteśmy w stanie nieważkości na sowieckiej stacji kosmicznej, bo też bodajże w 1984 roku. Tak, w 1984 roku. I tutaj w ogóle dwóch sympatycznych twórców Brytyjczyków powiedziało nam o tym, że bardzo starają się, żeby ta stacja była jak najbardziej oddana w sensie rzeczywistym. To znaczy skopiowane zostały dosłownie w całości pewne moduły rosyjskiej stacji Mir po prostu. Tak samo stroje, wszystkie ubiór naszych kosmonautów jest skopiowany, ale są dodane pewne elementy akurat do tej części. To jest historia, która się nie wydarzyła, więc pod tym względem to jest science fiction, a natomiast propaganda cała rosyjska, sowiecka ma być oddana w 100% i właśnie bardzo duży nacisk jest położony na historię oraz na kwestie polityczne. W Outreachu generalnie chodzi o to, że sterujemy kobietą. Sterujemy kobietą, astronautką, która komunikuje się z bazą. Co jest ciekawe, bo na trailerze mieliśmy narratora w postaci męskiej. Tak. Tak. Właśnie ten narrator jest uwzględniony w prologu. Prologu, tak. Pokazywali nam demo i osoba, która mówi od naszej bohaterki, jest właśnie tą starszą osobą. Tak, to po prostu dzieje się 6 lat po tych wydarzeniach z tego trailera z prologu. I znajdując się tam, będąc samemu w kosmosie, to jest w ogóle bardzo ważny element dla twórców Outreacha, żeby pokazać, że w kosmosie często jesteśmy sami, pokazać, jak się zachowuje ludzka psychika wtedy, kiedy tracimy kontakt z bazą, z Ziemią. I tych momentów, w których naprawdę mamy poczuć się odosobnieni, ma być naprawdę sporo. Na dodatek, nigdy nie wiemy, jaka historia jest rzeczywista. To zależy od nas, czy zbierzemy wszystko i samemu dojdziemy do wniosku, czy to, o czym mówią nam z Ziemi, jest prawdą, czy to jest właśnie propaganda. Tak, właśnie chodzi o to, że możemy podejmować decyzje względnie dobre. Jednak okazuje się, że postępujemy źle, bo Rosjanie tak nam mącili w głowie, że już nie wiemy, co trzeba zrobić i co będzie miało pozytywne, a co będzie miało negatywne skutki. Nie jest to survival horror, ale na pewno gra, która ma być ciężka w klimacie, duszna i powodować takie uczucie, że jesteśmy tam sami i nie możemy na nikogo liczyć. Do tego dochodzi ten element, że nigdy nie wiemy, jaka jest prawda. Sami musimy dojść do konkretnych wniosków, które mogą być błędne, bo po prostu nie znając jednego fragmentu fabuły, wydaje nam się, że robimy coś dobrze i jeśli chcemy wykonać jedno z zakończeń, bo ich będzie kilka, powiedzmy lepsze, gorsze, to nie jest taka typu kwestia, że gra będzie poprowadzona w zły sposób dla gracza, to ma być ostatecznie jakiś wybór dramatyczny. Tak, i jeszcze twórcy powiedzieli, że chcą, żebyśmy poczuli, kim byli bohaterowie, których szukamy na tej stacji. Że będzie to bardzo personalne doznanie, że będziemy mieć ich przedmioty typu zdjęcia żony, ich rękawiczka syna, czy coś w tym stylu. I jeszcze chciałem powiedzieć o poruszaniu się, bo to jest element, który zrobił na mnie wrażenie. Demo było pokazane na stacji kosmicznej poza nią, czyli przemieszczaliśmy się po drabinkach na stacji i... Które też, te drabinki, te uchwyty zostały zamieszczone dokładnie tak samo jak w oryginalnej rosyjskiej, tak sowieckiej stacji kosmicznej. Tak jest. I w niektórych momentach trzeba było przeskoczyć z jednych drabinek na drugie. I tutaj się pojawia system nieważkości, tak, i nie mamy tutaj żadnych jetpacków, bo w tamtych czasach nie było takich jetpacków, którymi możemy się popchnąć w prawo, w lewo, do przodu, żeby wyhamować czy zwiększyć prędkość, ale jak wybijemy się, w tym momencie nie możemy zrobić nic. Musimy na samym początku dobrze wycelować w drabinkę. Jeżeli nie zrobimy tego, lecimy w kosmos i niestety umieramy. Ten system jest generalnie bardzo dobrze rozplanowany, ponieważ możemy sterować, poruszać naszymi rękoma po prostu i znaleźć ten konkretny moment, ale jesteśmy w stanie nieważkości i możemy na przykład się odbić przypadkowo od czegoś, co powoduje, że dryfujemy już po prostu w kosmiczną głębię. Celują twórcy w Q1 2017, czyli w pierwszy kwartał.
4 do 6 godzin. Jeden z na pewno najbardziej ciekawych symulatorów takich chodzenia, w tym przypadku niespecjalnie chodzenia. Symulatorów łamanych przez lekki horror. Przez lekki horror, tak. 70% akcji i fabuły w bazie i 30% poza nią. Nigdy nie wiemy, czy coś robimy dobrze, nigdy nie wiemy, czy ktoś się do nas odezwie, bo łączność możemy stracić również wtedy, kiedy nie będziemy słuchać się poleceń tym, którzy nam każą coś zrobić prosto z mateczki Rossini.